Siemka wszystkim! Witam Was na kanale Mufrili, ja nazywam się Damian i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego wideo. Wideo tym zajmiemy się problemem skrzyżowania górnego, które potocznie nazywane jest po prostu garbieniem się. Problem ten dotyka coraz większej liczby naszej populacji, co spowodowane jest oczywiście coraz większą ilością godzin spędzonych w pozycji siedzącej przed komputerem bądź patrząc po prostu na telefon. Może się wydawać, że jeśli problem ten do tej pory nie wyrządził Wam żadnej krzywdy, to również tak będzie i w przyszłości. Jeśli jednak skupimy się na naprawie i na skorygowaniu swojej postawy, to gwarantuję, że w niedługiej przyszłości poprawi się jakość Waszej sylwetki, będziecie wyglądać na wyższych, będziecie mniej podatni na wszelkiego rodzaju kontuzje, a także siła w takich bojach jak wyciskanie żołnierskie czy wyciskanie na klatkę leżąc znacznie się poprawią. Jednak zanim zaczniemy, najważniejsze jest zrozumienie przyczyny złej postawy, która jest wynikiem dwóch rzeczy. Pierwsza, są to nieaktywne bądź słabe mięśnie, które ciągną nasze plecy do tyłu i otwierają naszą klatkę piersiową. Druga natomiast, są to nadaktywne bądź przykurczone mięśnie, które ciągną nasze plecy do przodu i zamykają naszą klatkę piersiową. W wideo o tym zajmiemy się naprawą tego problemu i pokażę Wam 10-minutowy trening, który będziecie mogli wykonać zarówno w domu, jak i na siłowni, składający się z ćwiczeń wzmacniających, technik rolowań na rollerze bądź wałku oraz ćwiczeń mobilizujących nakierowanych na naprawę Waszej postawy. Po pierwsze, zajmiemy się ćwiczeniami wzmacniającymi. Na pewno nieraz słyszeliście, żeby skupić się na częstszym treningu pleców, by poprawić swoją postawę. Lecz niekoniecznie jest to najlepsza rada dla większości osób, ponieważ to nie wszystkie mięśnie pleców muszą być słabe. Głównie chodzi o czworoboczny, część wstępującą i równoległoboczny, które nie są wystarczająco aktywne i silne, by trzymać prostą postawę. Aby zaangażować te mięśnie, musisz wykonywać odpowiednie ćwiczenia, które są skierowane na poprawę ich kondycji. Pierwszym ćwiczonkiem jest przesuwanie ramion po ścianie, które jest zapewne wszystkim Wam dobrze znane. Ustawiamy się przy ścianie w taki sposób, aby nasze pięty, pośladki, górna część pleców, barki, ramiona i ręce jej dotykały. Celem tego ćwiczenia jest przesunięcie ramion po ścianie w górę i w dół, jak przy wyciskaniu żołnierskim. Jednak staramy się tutaj nie kompresować ruchu przez przeprost w odcinku lędźwiowym i utracenie kontaktu ze ścianą. Zamiast tego wypłaszczamy odcinek lędźwiowy i dociskamy go do ściany, zaczynamy ruch ramion po napięciu mięśni brzucha. Nie zapomnij również o wprowadzeniu łopatek do depresji przed rozpoczęciem ruchu. Przy wykonywaniu tego ćwiczenia powinniśmy czuć aktywację środkowej części pleców, a nie barki czy w górną część pleców. Jeśli taka wersja tego ćwiczenia jest dla Ciebie zbyt trudna, możesz wykonać jego regresję poprzez odsunięcie pięt od ściany, co ułatwi znacznie zadanie. Drugim ćwiczeniem są wznosy ramion w kształcie litery Y, które dla większości osób początkujących najlepiej, żeby wykonywane były na ławeczce skośnej. Połóż się przodem do ławeczki, wyciągnij proste ramiona przed siebie w kształcie litery Y, kciukami skierowanymi do góry. Opuść łopatki do dołu i unieś ramiona do poziomu głowy. W górnej pozycji zatrzymaj ruch na 1-2 sekundy i opuść ramiona. Następnie powtórz ruch. Tutaj również ważną kwestią jest, by nie kompensować ruchu wygięciem w odcinku lędźwiowym. Podczas wykonywania tego ćwiczenia powinniście czuć napięcie w dolnej części mięśnia czworobocznego, w środkowej części pleców. Ćwiczenie to można wykonać kładąc się po prostu na podłodze, jednak ta wariacja wymaga troszeczkę większej mobilności w stawach barkowych. Następnie przechodzimy do rollera. Pomoże nam on zwiększyć mobilność odcinka piersiowego kręgosłupa. Aby przyjąć pozycję, kładziemy stopy i pośladki na podłodze, a roller układamy pod środkową częścią pleców. Ręce trzymamy za głową, aby łopatki mogły się rozsunąć. Unieś biodra w górę i powoli przesuwaj się w górę i w dół, aby rozluźnić górną część pleców, zanim przejdziemy do kolejnego etapu. Gdy już skończysz, połóż pośladki na podłodze i ułóż roller pomiędzy łopatkami. Weź głęboki wdech i wraz z wydechem rozciągnij odcinek piersiowy, jednocześnie trzymając głowę, by uniknąć nadmiernego napięcia w odcinku szyjnym. Zrelaksuj się w tej pozycji kilka sekund i wróć do pozycji startowej. Przesuń roller delikatnie niżej i powtórz cały proces kilka razy, za każdym razem przechodząc rollerem troszeczkę niżej. Na koniec przechodzimy do ćwiczeń zwiększających mobilność, które rozluźnią spięte mięśnie klatki piersiowej oraz barków, będące wynikiem utrzymywania złej pozycji. Ćwiczenie to możemy wykonać używając zwykłego kija do miotły lub gumy oporowej. Stań w pozycji wyprostowanej. Złap kij dosyć szeroko. Następnie powoli przenieś kij nad głową, dalej za plecy,
trzymając przez cały czas ruchu wyprostowane ręce. Im węziej złapiesz kij, tym większej mobilności będzie od Ciebie wymagać to ćwiczenie. Więc najlepiej, jeśli zaczniesz od szerokiego uchwytu i z czasem będziesz go zwężać. Możesz użyć taśmy lub markera, by zaznaczyć szerokość chwytu i móc kontrolować swoją progresję. Ćwiczenie to możecie wykonać również leżąc z głową opartą o podłogę. Podsumowując, przedstawiłem Wam ćwiczenia, których wykonanie zajmie Wam mniej niż 10 minut. Idealnie, gdybyście powtarzali ten zestaw codziennie, jeśli chcecie szybko poprawić swoją postawę i mieć pewność, że taka pozostanie. Ostatnią rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że powinniście kontrolować swoją postawę w ciągu trwania całego dnia. Czy to stoicie, czy siedzicie. Trikiem ułatwiającym to zadanie będzie wyobrażenie sobie, że ktoś wyciąga Wasze ciało za sznurek do góry. Wszystko powinno być w prostej linii. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze wideo. Mam nadzieję, że poradnik ten był dla Was pomocny i każdy wyciągnął z niego coś dla siebie. Jednak pamiętajcie, że jeśli chodzi o ćwiczenia korygujące, to najważniejsze jest częstotliwość oraz powtarzalność. Bierzcie jak swoje i see you next time!